Dożynki gminy Gnojnik tym razem odbyły się w Uszwi. Swoje wieńce dożynkowe prezentowało każde z 7 sołectw należących do gminy. Spora część mieszkańców naszej gminy utrzymuje się z rolnictwa. Może nie są to jakoś bardzo duże gospodarstwa, chociaż nie powiem, że takich gospodarzy nie mamy, bo mamy kilku gospodarzy naprawdę, którzy tylko i wyłącznie tym się parają, ale duża część społeczeństwa ma właśnie takie małe zagrody, małe gospodarstwa, gdzie utrzymują się w pewnym tylko zakresie, na własne potrzeby. Tutaj z każdej miejscowości lokalna społeczność organizuje się i stara się przygotować jak najpiękniejszy dowód żniw. Natomiast konkurencja zawsze jest zacięta i każdy stara się o to, aby wygrać, ale to pokazuje tylko, że ludzie nie siedzą w domach, nie zamykają się i spędzają czas samotnie, ale wychodzą z domu, spotykają się wspólnie, czego owocem właśnie są te piękne wieńce dożynkowe. Jeżeli chodzi o wygraną, myślę, że tutaj komisja już bardzo profesjonalna oceni, który wieniec spełnia wszystkie parametry w najwyższym stopniu i w ten sposób wyłonimy wieniec, który pojedzie na dożynki powiatowe i mam nadzieję, że dalej na dożynki wojewódzkie. Podczas święta na scenie zaprezentował się zespół folkowy z Uszwi. Podczas oficjalnej prezentacji wieńców dożynkowych każdy był szczegółowo opisany wraz z elementami symbolicznymi. Dzisiaj było 9 osób, które należą do zespołu ludowego Gospodowianie. Działa ten zespół przy świetlicy w Gospodowej. Przygotowaliśmy wieniec w kształcie korony. Wieniec jest ozdobiony kwiatami ręcznie robionymi, które uczyłyśmy się na warsztatach, które odbywają się w świetlicy w Gospodowej. Są to ludzie, którzy lubią folklor, mamy własną kapelę. Występujemy na dożynkach gminnych, na innych gminnych uroczystościach oraz na uroczystościach kościelnej Gospodowej. Zrobiłyśmy konstrukcję drewnianą. Później jeszcze wcześniej zbierałyśmy zboża i zioła. No później owijałyśmy poszczególne elementy wieńca zbożami. No i na końcu była dekoracja kwiatami, ziołami. Dożynki gminne to oprócz konkursu na najpiękniejszy wieniec, który będzie prezentował gminę w województwie i występów lokalnych zespołów, świętujące społeczeństwo ma okazję spotkać się, spróbować wiejskiego chleba i bawić się wspólnie do białego rana.